Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszam do wysłuchania rejestracji debaty pod tytułem Globalne zagrożenie w ocenie ekspertów środowiska uniwersyteckiego, która odbyła się podczas trzeciego kongresu Zdrowie Polaków w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach w dniach 25-26 października 2021 roku. W opisie odcinka znajdują się nazwiska i tytuły wystąpień oraz link do wideo na YouTubie, a także link do programu trzeciego kongresu Zdrowie Polaków. Dzień dobry Państwu. Otwieramy kolejną debatę z udziałem wybitnych osobistości, rektorów najważniejszych uczelni w kraju, poza krajem i oczywiście w Warszawie. Obecność panów rektorów potwierdza, że o zdrowiu publicznym nie mogą mówić tylko ci, którzy zajmują się medycyną naprawczą, popularyzacją zdrowia. O zdrowiu publicznym mogą i powinni mówić wszyscy ci, którzy zajmują się szeroko rozumianą edukacją społeczną, bo tylko wtedy będziemy rozumieli, co to znaczy zdrowie publiczne. Witam wszystkich bardzo serdecznie i oddaję prowadzącym głos. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Po pierwsze, chciałbym wyrazić nasze zadowolenie i radość z tego powodu, że zostaliśmy zaproszeni na ten znaczący kongres, trzeci już z kolei, który dotyczy zdrowia Polaków. Tworzymy tutaj drużynę, którą pozwolicie państwo, że przedstawię. Pan rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak. Dzień dobry. Ksiądz profesor Stanisław Dziekoński, dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pan profesor Łaszczyk, pełnomocnik rektora do spraw infrastruktury i finansów Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pan profesor Bartosz Molik, który jest on the way, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. I pan profesor Krzysztof Zaręba, rektor Politechniki Warszawskiej. Ja nazywam się Alojzy Nowak i jestem rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Panowie, jeszcze kilka lat temu nikt nie przypuszczał, że pojawi się czarny łabędź, pandemia COVID-19. Świat wydawał się bardzo ustabilizowany, gospodarki w większości rozwijały się, społeczeństwa były uporządkowane, mieliśmy wysokie tempo wzrostu gospodarczego, niski poziom bezrobocia, stosunkowo duże zabezpieczenie socjalne, także w zakresie medycyny, ochrony zdrowia. Ten łabędź, który się pojawił kilka lat temu, ten czarny łabędź COVID-19, spowodował to, że zauważyliśmy, że w wielu systemach gospodarczych, jeśli nie w większości, staliśmy się nieporadni. Staliśmy się nieporadni ani w walce z COVID-em, staliśmy się nieporadni w ochronie zdrowia. Pojawiły się problemy ze wzrostem gospodarczym, z sytuacją społeczną. Okazało się, że nie ma ani jednego systemu gospodarczo-społecznego, który by sobie w pełni poradził z sytuacją, która zaistniała na świecie. Czy waszym zdaniem, po pierwsze, istnieje w najbliższym czasie możliwość poradzenia sobie z COVID-em i czy istnieje możliwość zabezpieczenia się przed COVID-em dającej się przewidzieć w przyszłości? Czyli idzie o to, czy jest możliwość stworzenia systemu społeczno-gospodarczego takiego, który by dawał szansę, dawałby możliwość przewidywania pojawiania się tych czarnych łabędzi, zabezpieczenia przed nimi, ewentualnie unikania. Czy uczelnie, które reprezentujecie, które reprezentujemy, są w stanie prowadzić takie badania, są w stanie przygotowywać takie prognozy, które by dały możliwość ewentualnego zabezpieczania się przed zjawiskami, przed którymi do tej pory świat nie mógł się zabezpieczyć? Jeśli odpowiemy na to pytanie, to druga część
będzie dotyczyła tego, w jaki sposób nasze uczelnie mogłyby współpracować z uczelniami medycznymi, żeby wzmocnić je, jeśli tak można powiedzieć, w zakresie prowadzenia badań niemedycznych, w zakresie pewnej stabilizacji i budowy całej infrastruktury medycznej. Piotrze, może ty chciałbyś doformułować pytanie. Tak, nawiązując do wypowiedzi pana rektora, bym prosił naszych drogich panelistów, żeby popatrzyli z perspektywy jednak nie tylko Polski, ale z perspektywy globalnej. Bo jednak to, co się dzieje globalnie, jednak wpływa na to, co się dzieje u nas w naszym kraju. A więc może zacznijmy od tego, jakie są właśnie te według panów zagrożenia globalne i jak te zagrożenia globalne mają wpływ na ochronę zdrowia. To jakbyśmy mogli od księdza profesora rozpocząć. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na kongres. Oczywiście tych zagrożeń globalnych moglibyśmy wymieniać dużo. Niektórych z nich wspomniał pan profesor Alojzy Nowak. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na coś, co dość często się nie pojawia jako zagrożenie, a w moim odczuciu, w mojej opinii, ocenie jest podstawowe. Brak zainteresowania się człowiekiem. Jako kimś, kto ma swoją godność, jako kimś, kto w zrównoważonym rozwoju ma do grania niesamowitą, podstawową rolę. Wydaje mi się, że wiele zagrożeń, które dotyka zdrowia, dotyka życia człowieka, dotyka jego szczęścia. Dzisiejszy świat, wydaje mi się, przy wszystkich swoich zagrożeniach, jakie ma, chyba gdzieś, może po cichu na razie, może mało świadomie, woła o humanizację świata. To jest bardzo ważna uwaga w kontekście, sądzę, tego, o co pytał pan profesor Alojzy Nowak, mianowicie o rolę uniwersytetów szerokoprofilowych, ich znaczenie dla medycyny. Ja akurat taki uniwersytet reprezentuję, no i miałem szansę być rektorem, który tworzył i Wydział Medyczny, włącznie z prestiżowym kierunkiem lekarskim. W Uniwersytecie Profilowym jest szansa włączenia w przygotowanie przyszłych medyków, przyszłych lekarzy, dorobku, jaki odnajdujemy chociażby w naukach humanistycznych, w naukach cyfrowych. Zatem to kształcenie, uważam, może być pełniejsze. Uniwersytet szerokoprofilowy, jeżeli byśmy wrócili do pytania, w jaką relację może wejść z Uniwersytetem Medycznym, może wejść właśnie w relację w tych obszarach, które w uniwersytetach, nazwijmy to klasycznych, szerokoprofilowych, są bardzo silnie reprezentowane, jeśli chodzi o humanistykę, jeśli chodzi o nauki społeczne, ale też jeśli chodzi o technologie cyfrowe i ich zastosowanie w telemedycynie czy w medycynie cyfrowej. Uważam, że uniwersytet to znakomita przestrzeń do prowadzenia badań z zastosowaniem sztucznej inteligencji, pokazujących, jakie zagrożenia dzisiaj mamy, ale równocześnie jak skala tych zagrożeń może wyglądać za jakiś czas, bądź też jakie nowe zagrożenia mogą wejść, a równocześnie badania te mogą pokazać obszary do zagospodarowania, mianowicie pokazać, co należy zrobić, aby zminimalizować zagrożenie, które w przyszłości może okazać się zagrożeniem znaczącym. Zatem nauka, w mojej ocenie, w sytuacjach problemowych, problematycznych, z jakimi się spotykamy, nie tylko może, ale odgrywa pierwszorzędną rolę. Także jeśli chodzi o edukację, także jeśli chodzi o warsztat, który adresujemy do ludzi młodych, pozwalający im odnaleźć się w tym świecie, który się zmienia, w świecie z jednej strony zagrożeń, ale też w świecie nowych wyzwań,
które wręcz zachęcają do tego, by wypracować nową wartość. Ja myślę, że tutaj ksiądz rektor poruszył trzy bardzo ważne problemy, które pewnie będą kontynuowane. Właśnie ten brak zainteresowania człowiekiem, że jednak ten człowiek jest bardzo ważną istotą na tym świecie. Po drugie, żeby te badania, które prowadzą różne uczelnie, były właśnie badaniami jak najbardziej użytecznymi i wspierały ochronę środowiska. A trzecia kwestia, bardzo istotna, to jest właśnie ta kwestia edukacji społecznej, edukacji szeroko rozumianej w każdym zakresie. To może kontynuujmy tą problematykę i poprosiłem pana profesora Jana Łaszczyka, który też był rektorem Akademii Pedagogiki Specjalnej, o zabranie głosu. Jakie pan rektor widzi zagrożenia? Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję organizatorom za możliwość uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Będę kontynuował ten wątek podjęty przez profesora Dziekońskiego, a dotyczący edukacji. Światli pedagodzy powiadają, że przyszłą cywilizację, niezależnie od tego, jaką ona będzie, ukształtuje szkoła. Tak czy owak, to szkoła zdecyduje i to, jak będziemy kształcić, zdecyduje o tym, jaki kształt nadamy tej przyszłej cywilizacji. Otóż w aspekcie tych procesów globalizacyjnych, które tutaj zostały podjęte, trzeba powiedzieć, że nasza szkoła jest bezradna wobec wyzwań globalizacyjnych. Szkoła nie jest przygotowana do tych wyzwań, nie jest przygotowana do przyjęcia paradygmatu globalnego czy też globalizującego się świata. Szkoła tworzy i przyjmuje kulturę lokalną. Jest instytucją bardzo ważną, zapewniającą transmisję tej kultury, głównie pewnie transmisję dokonań i wartości kulturowych, ale dobrze się czuje w otoczeniu bliskim, w świecie sobie znanym. Świat globalny w znacznej mierze jest światem nieznanym. Oczywiście jest transmisja wartości takich i kultury ogólnoświatowej. Jednakże proszę zauważyć, że tutaj szkoła popada w pewien dualizm. Jest świat nasz, jest świat zewnętrzny, bardzo często traktowany jako obcy. Otóż jeżeli nie nastąpi przezwyciężenie tego dualizmu, jeśli nie wpiszemy się, no tak czy owak nieuchronne, jak sądzę, te procesy globalizacyjne, to nie poradzimy sobie z zagrożeniami, bo nie będziemy ich dobrze rozumieć najpierw, a brak tego zrozumienia nie pozwoli nam skutecznie im przeciwdziałać. Może tyle na początek. Znaczy to ważne jest to otwarcie się na świat, prawda, a nie zamykanie się, bo jednak zrozumienie tych zjawisk zachodzących globalnie, no może być tylko zrozumiemy wtedy, jeżeli wszyscy będziemy otwarci na świat, otwarci na to, co się dzieje w innych krajach europejskich, w innych krajach światowych, a nie będziemy koncentrować się tylko i wyłącznie na tym, co jest u nas. Ja nie myślę, żebyśmy się do końca koncentrowali tylko i wyłącznie na tym, co jest u nas, aczkolwiek zgadzam się, że takie większe otwarcie by nam się przydało. Z tym, że panie rektorze, trzeba powiedzieć tak, bo to jest zastanawiające. Ja się też nad tym zastanawiam, że teoretycznie mamy pełną otwartość na świat. Mamy sprzęt komputerowy, mamy internet, znamy języki obce,
obserwujemy to, co dzieje się na świecie, to skąd problem pana zdaniem jest takiego właśnie takiego lokalnego podejścia do sprawy, a nie szerszej perspektywy? No bo to w naszej świadomości, mówię o pewnej społecznej świadomości, jest de facto nie nasz świat. Zostaliśmy w szkole tak ukształtowani. Mamy tutaj Polskę, może Europę, z którą się rozumiemy. I mamy gdzieś odległe światy, które nie są nasze, może groźne, może trzeba budować mury, żeby stamtąd jakieś zagrożenie nie przychodziło do nas. To ja tak tłumaczę ten fenomen. Póki nie nastąpi pewna no właśnie metanoja świadomości, to nie przezwyciężymy tego dualizmu. Mnie zaskoczyła pewna rzecz. Zaskoczyło funkcjonowanie w okresie pandemii wielu polskich uczelni. Nie zaskoczyła mnie moja uczelnia. Muszę z dumą powiedzieć, że zrobione badania wskazują, że prawie 95% pracowników zostało wyszczepionych na Uniwersytecie Warszawskim i ponad 80% studentów. Ale są w Polsce uczelnie, gdzie poziom tej wyszczepialności był około 40-50%. Zdarzały się nawet przypadki, że studenci plus pracownicy protestowali przeciwko szczepieniu. Rektorzy mieli dużo problemów, żeby rozwiązać ten problem. I teraz moglibyśmy zapytać pana profesora, pana rektora Zarembę. Z czego to wynika, panie profesorze? Jak pan myśli? Czy to można uzasadniać tym, że właśnie tak, że na wyższych uczelniach jesteśmy zbyt lokalni, a nie jesteśmy międzynarodowi? No bo w gruncie rzeczy wydaje się, że jeśli idzie z jednej strony o poziom wiedzy, o poziom zrozumienia tych, nazwijmy to, nieszczęść, które się pojawiły w postaci COVID-u, chyba najbardziej powinno być zrozumiane na wyższych uczelniach. A okazuje się, że nie zawsze tak jest, czy przynajmniej nie zawsze tak było. Jak by pan widział ten problem i jak by pan profesor mógł to uzasadnić? Dziękuję. Zacznę także od podziękowania, że przedstawiciel świata techniki został zaproszony na uczelnię na konferencję medyczną, chociaż muszę powiedzieć, że nie czuję się tutaj nie na miejscu, dlatego że współczesna medycyna jest szalenie ztechnicyzowana, a zatem czuję się tutaj jak we własnym środowisku. Natomiast pytanie, które zadał pan profesor, jest dla mnie szalenie trudne, dlatego że my na uczelniach technicznych patrzymy jednak zdecydowanie bardziej globalnie. My postrzegamy problemy, nie patrząc na to, czy jest to problem, który pojawił się tylko tutaj w Warszawie, w Polsce, w Europie, czy też gdzieś na świecie. Dlatego to podejście, o którym mówił przed chwilą tutaj pan rektor, dla mnie jest trochę obce. Natomiast jeżeli panowie pozwolą, to może ja wrócę do tematu zagrożeń globalnych z punktu widzenia przedstawiciela właśnie techniki. No, przedstawiciele techniki tutaj powinni mówić o zagrożeniach, dlatego że my tutaj mamy wiele na sumieniu, tak bym powiedział. Tych zagrożeń oczywiście jest bardzo wiele, lista jest bardzo długa. Jeżeli mówimy o tych, które zagrażają naszemu zdrowiu, no to przede wszystkim zmiana klimatu, zanieczyszczenie środowiska. To jest problem chorób zakaźnych, które transmitują się w tej chwili bardzo łatwo, dlatego że my bardzo łatwo przemieszczamy się między różnymi punktami na świecie. To jest problem chorób niezakaźnych, czyli tak zwanych chorób cywilizacyjnych, które pojawiły się dlatego, że zaczęliśmy się inaczej odżywiać, inaczej zachowywać, przestaliśmy się ruszać i tak dalej. Są problemy bardzo groźnych patogenów, które ciągle istnieją w środowisku, takich jak wirus Ebola, denga, inne groźne patogeny, które na dodatek, na skutek naszych interwencji medycznych, zaczęły się uodparniać na dostępne leki, w szczególności na antybiotyki. Tych problemów jest bardzo wiele, natomiast ja jako przedstawiciel techniki, gdybym miał jednym zdaniem odpowiedzieć, co jest największym zagrożeniem cywilizacji, to odpowiedziałbym, że człowiek. Człowiek i niestety technologia, dlatego że my do tej pory technologię rozwijaliśmy w sposób dosyć bezrefleksyjny. Pod naciskiem komercji tworzyliśmy nowe rozwiązania, nie zastanawiając się nad tym, jakie skutki społeczne, ekologiczne, zdrowotne te rozwiązania będą miały. I dlatego na naszej uczelni w ramach nowej strategii rozwoju zaczęliśmy tworzyć kulturę zupełnie nową. My nazywamy to przejściem od
konstruowania do projektowania. Co znaczy to projektowanie? To nie jest pomysł nasz, to jest pomysł profesora Gasparskiego, klasyka polskiej prakseologii, który mówił, że projektowanie to jest proces tworzenia, który bierze też pod uwagę następstwa całego tego procesu. A zatem możemy wyprodukować elektrownię jądrową, bo bierzemy pod uwagę, jakie skutki społeczne w okolicy będzie miało to nowe miejsce pracy. Będziemy brali pod uwagę skutki ekologiczne, takie jak podniesienie temperatury wody na skutek przepływu przez układ chłodzenia. To możemy zaprojektować. Nie możemy zaprojektować bomby atomowej, dlatego że ona, jak wiadomo, może mieć działanie wyłącznie destrukcyjne. A więc to, co staramy się wpajać młodym ludziom, nie tylko na naszej uczelni, to się dzieje wszędzie. W tej chwili technika zaczyna tak myśleć. Przestańmy konstruować, zacznijmy projektować. Bierzmy pod uwagę skutki naszego działania. I to jest to, co wydaje mi się, dla mnie jest to clue tego właśnie pytania, które zostało przez pana profesora Wachowiaka zadane. Ja myślę, że tutaj pan rektor zwrócił uwagę na bardzo ważną kwestię, a mianowicie umiejętność wykorzystania tej technologii przez człowieka. Że to do tej pory ja się zgadzam, że my byliśmy zadowoleni, że mamy technologię, nowoczesną technologię, że ta technologia nam ułatwia życie. Natomiast nie było takiej refleksji, co dalej, co dalej. A ja tu zgadzam się z tymi zagrożeniami klimatycznymi. To jest związane w ogóle z edukacją klimatyczną, o której teraz się bardzo wiele mówi. Natomiast odpowiadając jeszcze na pytanie pana rektora, czemu nie wierzymy szczepieniom? Bo to jest problem właśnie badań naukowych, że nie wszystkie badania naukowe są badaniami opartymi o prawidłową metodykę. I niestety no niektóre badania i wnioski wynikające z tych badań odbiegają od rzeczywistości i bardzo trudno jest społeczeństwu odróżnić te badania, które są wiarygodne, od tych badań, które są zupełnie niewiarygodne. I to znowu my musimy się bić w piersi jako uczelnie, że my powinniśmy pokazywać właśnie społeczeństwu, jak odróżnić badania wiarygodne od badań niewiarygodnych i wtedy może problem szczepień nie byłby aż taki duży. Sprawa moim zdaniem nie jest taka prosta. Oczywiście. Dlatego, że to po pierwsze nie wszystkie uczelnie prowadzą badania w tym zakresie, które dotyczą szczepień. Po drugie, to nie jest, trzeba być bardzo czynnym uczestnikiem i prowadzić badania i prowadzić analizy. To jest proces wieloletni, to jest proces, który nie może się zdarzyć od przypadku do przypadku. Czyli mówimy o tym, że inwestować w tego typu badania trzeba. To nie są wydatki, tylko są inwestycje. I w gruncie rzeczy my, patrząc na szczepionki, które są wykorzystywane na potrzeby szczepień, możemy wskazać kilka światowych miejsc, w tym uniwersytetów i instytucji, które te badania prowadziły. Ale to może nic takiego zdrożnego, że jeszcze do końca nie prowadziliśmy. Pytanie jest takie, czy COVID nauczył nas czegoś? Czy biorąc pod uwagę to, co się zdarzyło, czy nasze uczelnie, które reprezentujemy, powinny pójść, a także inne uczelnie polskie powinny pójść w kierunku pogłębionych badań w tym zakresie? Czy waszym zdaniem powinna być jeszcze lepsza współpraca pomiędzy uczelniami medycznymi a uczelniami niemedycznymi, te, które zajmują się no choćby Politechnika Warszawska, czy Uniwersytet Warszawski, czy Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, bardzo pogłębionymi badaniami w fizyce, chemii, biologii, sztucznej inteligencji i tak dalej, biotechnologii. Czy to jest taki moment, że na to powinniśmy zwracać jeszcze większą uwagę w celu wykorzystania i zapobieżenia temu, co może się zdarzyć na świecie? Czy raczej powinniśmy się zająć głównie dydaktyką i propagowaniem, jak zrozumiałem, no nie do końca, ale trochę pół żartem, pół serio mówię to, o czym Piotr mówił. Myślę też jeszcze, zrobiłbym jeden tylko komentarz do pana profesora, pana rektora Łaszczyka, a mianowicie o tym, o czym ty, Krzysztofie, mówiłeś,
globalne versus lokalne podejście. To też dużo zależy od specyfiki badań, od specyfiki uczelni i tak dalej, bo jak ja patrzę na fizyków Uniwersytetu Warszawskiego, matematyków czy informatyków i tak dalej, to oni nawet nie myślą w kategoriach takich, że coś może być lokalne czy coś może być globalne. To z definicji sprawy wynika, że musi być globalne, prawda? Granice tutaj nie istnieją, a w szczególności w dobie dzisiejszego świata. Ale mogę sobie wyobrazić, że są takie dyscypliny, które bardziej są ukierunkowane na ten lokalny rozwój. Czyli zachęcałbym nas wszystkich wspólnie, żebyśmy popatrzyli, czy możemy wyciągnąć wnioski z tego, co się zdarzyło, co ma miejsce w Polsce i sugerować rozwiązania takie bardziej perspektywiczne i dalej idące i w odniesieniu zagrożenia jakimś innym czarnym łabędziem i ochrony środowiska, o czym z punktu widzenia ochrony środowiska, klimatu i tak dalej. Prawda? Nie wiem, dołączył do nas... Tak, dołączył pan rektor Molik, tak, którego może od niego serdecznie witamy. Pan rektor Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i z przyjemnością panu rektorowi oddajemy głos. Panie rektorze, nie słyszymy niestety pana rektora. Jak zaczęlibyśmy od pewnych zagrożeń, to poza tymi zagrożeniami klimatycznymi, zagrożeniami związanymi ze zdrowiem, z ekologią, ja myślę, że warto podkreślić też pewne zagrożenia związane z nierównością społeczną albo nawet dyskryminacją. Ja bym najchętniej powołał się na tym, czym się zawodowo najczęściej zajmuję, czyli osobami z niepełnosprawnością, gdzie można jednak mimo wszystko powiedzieć o pewnym wykluczeniu tych osób, mimo że to są osoby, które najbardziej potrzebują tej opieki zdrowotnej, one dosyć często tej opieki nie otrzymują. Dlatego teraz staramy się między innymi wypracowywać taki system asystencji między innymi osób dla osób z niepełnosprawnością. To jest dobry kierunek. Natomiast myślę, że generalnie problemem ochrony zdrowia, służby zdrowia, poza tym, że oczywiście jest zawsze, każdy powie, że jest mało pieniędzy, to jest przede wszystkim świadomość i profilaktyka. Jeżeli na profilaktykę wydajemy, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, mniej niż 3% z budżetu Ministerstwa Zdrowia, to znaczy, że tej profilaktyki nie ma. Profilaktyka jest bardzo ściśle związana z edukacją, uświadamianiem. My tej edukacji poza licznymi programami, które nie są do końca skuteczne, nie mamy. Myślę, że jakby byłyby dobre programy edukacyjne uświadamiające, na pewno byłoby to dobrym rozwiązaniem. Ja jestem zwolennikiem na ogół, pracując w różnych projektach międzynarodowych, jestem zwolennikiem tak zwanych przykładów dobrego działania. Ja Państwu dam taki przykład bezpośrednio z mojej działki, czyli sportu niepełnosprawnych, sportu paralimpijskiego. I takim najlepszym przykładem jest Wielka Brytania, która przygotowała się w 2012 roku do Igrzysk Paralimpijskich i miała na celu uświadomić społeczeństwo, że te igrzyska są ważne, potrzebne, że osoby z niepełnosprawnością to też są sportowcy i warto przychodzić na igrzyska. Generalnie skupiono się na tych samych formach promocji czy reklamach, plakatach i różnych klipach telewizyjnych. Okazało się, że to przynosiło jak zwykle ten sam efekt, czyli odzew społeczeństwa był niewielki. Co okazało się takim takim skutecznym czynnikiem? Zwykły program telewizyjny, nazwałbym to nawet comedy show, które pokazywało i dalej pokazuje, bo to jest jeden z najlepiej oglądanych programów telewizyjnych brytyjskiej telewizji, który pokazał brytyjskich sportowców z niepełnosprawnością jako osoby, które podobnie jak olimpijczycy, tak samo paralimpijczycy walczą o medale dla kraju, walczą o sukces sportowy. To miało ogromne przełożenie na postrzeganie osób z niepełnosprawnością i Anglicy już 12 lat temu przeszli z tego postrzegania, nazwę to martyrologii nad osobami z niepełnosprawnością, bo u nas w Polsce jeszcze dominuje ten przekaz, że osoba niepełnosprawna według stereotypu to jest osoba biedna, smutna, potrzebująca pomocy, roszczeniowa. Tamten wizerunek zmieniono i miało to efekt już nie na sam sport, nie na liczbę kibiców sportowych, tylko na ekonomię kraju, bo okazało się, że w Wielkiej Brytanii zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, czyli tak zwany job coaching, został zdecydowanie poprawiony i w zasadzie większość osób z niepełnosprawnością regularnie pracuje. Czy to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czy osoby z dysfunkcją narządu ruchu,
tak naprawdę większość osób z niepełnosprawnością w Wielkiej Brytanii podjęło się pracy zawodowej i jest niezależne ekonomicznie. To jest olbrzymi zysk dla tych osób, tak powiedziałbym, nie tylko ekonomiczny, ale psychospołeczny, ale jest to olbrzymi zysk dla społeczeństwa od strony i ekonomicznej, i społecznej. Myślę, że właśnie to dbanie o świadomość, szukanie przykładów dobrego działania, to jest to rozwiązanie, które my powinniśmy stosować w naszym kraju. I od tej strony prozdrowotnej czy profilaktycznej po tą stronę, powiedziałbym, zawodową. No, wracając trochę do tych zaszczepień, to też pokazuje trochę świadomość. Ja akurat jestem uczelnią, w której mam i kierunki medyczne typu fizjoterapia, pielęgniarstwo, ale mam też kierunki niemedyczne związane z naukami o kulturze fizycznej. I nie będę tutaj wyróżniał, ale powiem, że procent zaszczepień w zależności od kierunków mamy na poziomie 85-90%, ale mamy też kierunki, gdzie mamy liczbę zaszczepionych na poziomie 65-70%. Oczywiście nie jest to chwalebne, ale no to niestety pokazuje, że jednak dbanie i praca nad świadomością społeczeństwa jest niezwykle ważna i to jest coś, nad czym powinniśmy dbać. Wracając też trochę, ponieważ mam akurat swoje 5 minut, trochę do tych działań technicznych, politechnicznych, ja uważam, że również moje grupy zawodowe, czyli fizjoterapia w tej chwili w zasadzie coraz bardziej bazuje i rozwija się tylko i wyłącznie dzięki rozwojowi technologii. Trochę zakończę też tym świadomością społeczeństwa. My jako społeczeństwo musimy wdrażać moje kierunki, moja uczelnia musi wdrażać poczucie potrzeby i ważności roli aktywności społecznej, aktywności fizycznej w społeczeństwie. To jest, wydaje się, niezwykle istotna sprawa, bo taki stereotyp, który panuje i nawet powiedziałbym, że trochę takie poczucie no, złego nastawienia do nauczycieli WF-u, to że są to nauczyciele od fikołków. A teraz jakbyśmy zaczęli analizować, to jest jedyna grupa nauczycieli, która bezpośrednio oddziałuje na zdrowie naszych podopiecznych, na dzieci, młodzież w szkole. I rzeczywiście o takie rzeczy trzeba dbać, że jednak wychowanie fizyczne, aktywność fizyczna, sport, sport powszechny, bo o tym nam teraz chodzi, są to działania prewencyjne, działania profilaktyczne, które wydają się niezwykle istotne i na które powinniśmy też niezwykle mocno zwracać uwagę w naszym społeczeństwie, bo o nich najczęściej zapominamy. No w zasadzie tyle na początek. Ja myślę, że tutaj te dwie kwestie, w zasadzie jedna się przewija przez cały czas naszego panelu, a mianowicie kształtowanie świadomości społecznej. I od tego powinniśmy zacząć w różnych obszarach. A druga rzecz, o której pan rektor mówił, szczególnie ważna po pandemii, bo chyba wszyscy obserwujemy, że ta aktywność fizyczna społeczeństwa, a szczególnie młodzieży, no, spadła bardzo, bardzo znacząco. I tutaj zachęcanie do tej aktywności fizycznej, ta profilaktyka, o której pan rektor mówił, myślę, że to wpływ na zdrowie i w konsekwencji na ochronę zdrowia jest bardzo ważny i bardzo istotny. Ja myślę, że to jest racja także z innego punktu widzenia. To jest po pierwsze prawdą, że należy podnieść kulturę fizyczną i to jest częścią profilaktyki zdrowia. Ale sport, o którym Bartek tutaj wspominał, ma podobne cechy do pracy naukowej. To znaczy, po pierwsze, uczy konsekwencji działania, cierpliwości, realizacji marzeń. I z reguły robią to wszystko osoby, które mają pasję. I to kształtowanie właśnie tej pasji i tego sposobu funkcjonowania jest bardzo ważne nie tylko dla potrzeb ochrony zdrowia, dla profilaktyki, ale także dla potrzeb osiągnięcia sukcesu. Zadałbym w związku z tym pytanie takie, jeśli można. Co nam potrzeba, czy czego nam potrzeba, żeby osiągnąć to, o czym rozmawialiśmy? Gdybyśmy tak pomarzyli sobie, czy warunki te, które są w Polsce, czy te, które obserwujemy na świecie, nie wiem, nie jestem pewien, że do końca wszystkie modele ze świata możemy zaimplementować w Polsce. Do Bartka będzie takie pytanie też, czy ten system brytyjski, czy rozwiązania brytyjskie, Bartku, które tak ładnie opisałeś, czy można by zaimplementować w Polsce. To pierwsze takie pytanie byłoby, bo no, chciałbym generalnie rzecz usłyszeć odpowiedź. Ale mnie nurtuje także rzecz jedna jeszcze.
A mianowicie, czy my jako uczelnie niemedyczne, no może z wyjątkiem Staszka, profesora Dziekońskiego, który ma wydział medyczny na swoim uniwersytecie, czy wydział lekarski, czy my moglibyśmy, powinniśmy i jesteśmy w stanie włożyć coś do tego wspólnego systemu, który zabezpieczałby nas w przyszłości, jeśli nie w pełni, no to w jakim sensie, w jakiejś części przed pandemiami podobnymi, które mogą się pojawić. Wielu przewiduje, wielu medyków przewiduje, osoby robiące bardzo głębokie badania, że to nie jest ostatni koronawirus, który się pojawił. Czy moglibyśmy mocniej jeszcze ze sobą współpracować i to w zakresie, powiedziałbym, nauk podstawowych, ale także nauk stosowanych, choćby w przygotowaniu, głośno mówię, wymienię, narzędzi chirurgicznych, które są w projektowaniu, rozwijaniu, tworzeniu, budowaniu prototypów nowych rozwiązań, czy w kwestiach związanych z empatią, czyli szacunku człowieka do człowieka, wszystkich tych. Czy uważacie, że robimy wystarczająco dużo w tym zakresie, że czy moglibyśmy zrobić więcej, czy moglibyśmy tworzyć jakieś koalicje, czy może po prostu głośno pytam, no bo załóżmy, że okres pandemii w dającej się przewidzieć przyszłości skończy się i co dalej? Jak dalej wpływać i oddziaływać z jednej strony na społeczeństwo, z drugiej strony na branżę, czy jeśli tak można powiedzieć, czyli uniwersytety, czy uczelnie, które chyba najbardziej rozpoznajemy, no bo spędzamy na nich mnóstwo lat, zarządzamy nimi, funkcjonujemy, robiliśmy stopnie, zdobywaliśmy tytuły, czyli mamy to największe takie rozeznanie. Bartku, zacznijmy od implementacji systemu, o którym mówiłeś, brytyjskiego. Dobrze, to ja najpierw system brytyjski, a potem współpraca. Jeżeli chodzi o system brytyjski, on był na tyle prosty, że on w zasadzie zadziałał, podejrzewam, że nie jest systemowo, a przez przypadek poprzez właśnie zwiększenie świadomości. I to nie był żaden system drogi, bo to było w zasadzie uruchomienie odpowiedniego programu promocyjnego poprzez program telewizyjny. Natomiast ten program i same igrzyska, które przy okazji się odbyły w Londynie, one zadziałały bezpośrednio na społeczeństwo, które zmieniło swoje postrzeganie do osób z niepełnosprawnością, bo o nich tutaj mówię. U nas w Polsce, jeszcze raz też chciałem powiedzieć, 10 lat temu robiliśmy badania CBOS, które pokazywały, że mimo wszystko większość społeczeństwa dosyć ostrożnie podchodzi do osób z niepełnosprawnością. Czyli o tak zwanym prawdziwym włączeniu jeszcze 10 lat temu nie było u nas mowy. W tej chwili to włączenie jest możliwe i myślę, że taka praca nad włączeniem, czy nad tym job coachingiem, na włączenie osób z niepełnosprawnością do życia społecznego wydaje się jak najbardziej skuteczna i to jest ta pierwsza część odpowiedzi, gdzie to jest bardzo prosto, żeby to zaimplementować i wdrożyć i tutaj nie trzeba dużych nakładów finansowych. I ten system brytyjski na pewno u nas by się przydał, ta i edukacja, i działalność włączająca, myślę, że to jest jedyny właściwy kierunek, który mamy, jeżeli chodzi o społeczeństwo polskie. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę, no to my taką współpracę prowadzimy jako moja uczelnia i ja oczywiście jak najbardziej widzę i rozszerzenie tej współpracy, jeżeli chodzi o nauki podstawowe i tutaj patrzę głównie w kierunku instytutów Uniwersytetu Warszawskiego, jak również kierunków medycznych, mówię o wydziałach lekarskich, ale jednocześnie coś, co wydaje mi się w Polsce jeszcze nie do końca wykorzystane, to jest współpraca z politechnikami, no zaczynając oczywiście w moim kierunku, jeżeli chodzi o Politechnikę Warszawską, czyli wprowadzenie technologii do działań fizjoterapeutycznych, bo o nich przede wszystkim mówię, bo nimi się tutaj zajmujemy jako AWF, ale również do działań związanych ze sportem i taką powszechnością dostępu do aktywności sportowej. Takim chyba najprostszym przykładem, który do nas dociera, to są poza różnymi rodzajami urządzeniami, to są również różnego rodzaju aplikacje. Aplikacje, które z jednej strony są ogromnym zagrożeniem dla społeczeństwa, bo oczywiście one powodują, że coraz częściej siedzimy w komputerze, już nawet mamy w tej chwili odnotowane zaburzenia odcinka szyjnego kręgosłupa poprzez między innymi długotrwałą pracę na komputerze i na telefonie, na urządzeniach mobilnych, ale z drugiej strony aplikacje mogą być na tyle skuteczne, na tyle motywujące, że one dobrze poprowadzone mogą być elementem motywującym
i dzieci, i starszych do pewnej aktywności fizycznej, do kontroli nad tym zdrowiem, nad jakością życia, ale przede wszystkim też dają nam możliwość takiej systematyczności pracy. Niekoniecznie rywalizacji między sobą, ale dążenie do tak zwanego osobistego poziomu mistrzostwa. My unikamy zresztą jako AWF w tej chwili w pracy z dziećmi i z młodzieżą nad rywalizacją, bo ta rywalizacja szczególnie po pandemii nie jest dobrym rozwiązaniem, natomiast taka wewnętrzna motywacja i wewnętrzne porównywanie samego do siebie, poprawianie wyników swoich własnych wydaje się być bardzo ważne i taka systematyczna praca i to, co Alojzy powiedział w pewnym momencie, wyrabianie tego charakteru, powiedziałbym, takiej bazującym na systematyczności, na pracy, na dążeniu do osiągnięcia pewnych celów, wydaje się być tutaj bardzo korzystne i aplikacje to między innymi są rozwiązania, które mogą bardzo dobrze służyć społeczeństwu, jeżeli są rozsądnie, świadomie poprowadzone. Ja myślę, jeśli mógłbym dodać do tego, czekając na odpowiedzi kolegów, że w sukurs także przychodzi AZS, Akademicki Związek Sportowy, tym wielu rozwiązaniom. I to jest takie miejsce, ja jestem prezesem AZS-u, którym chciałbym podziękować wszystkim rektorom w Polsce za wspieranie właśnie sportu akademickiego. I to, że dobrze Państwo robicie, to o tym świadczy jeszcze następujący element, a mianowicie ponad 70% medali na ostatniej olimpiadzie zdobyli sportowcy wywodzący się z AZS-u. Czyli to jest chluba i dla uczelni, które wspierają, chluba dla kraju, a dodatkowo robią to wszystko, o czym Bartek wspominał. AZS także zajmuje się sportem wśród młodzieży i wśród takiej młodzieży licealnej, wśród młodzieży podstawowej. Czyli ja myślę, że to, czym ten element, który tutaj poruszaliśmy, i ty, Piotrze, o tym mówiłeś, i koledzy mówili o tej takiej pewnej zapaści, jeśli idzie o tężyznę fizyczną wynikającej z COVID-u z ostatniego roku czy półtora roku. Myślę, że to jest problem do rozwiązania, bo tę świadomość wszyscy mamy coraz większą i zmierzamy w coraz we właściwym, jak sądzę, kierunku. Ale wróciłbym do pytania do panów profesorów, tego pytania dotyczącego współpracy uczelni niemedycznych z uczelniami medycznymi. Jak wy widzielibyście, czy widzicie taką potrzebę i wzmocnienie, pogłębienie tej współpracy, czy macie inną propozycję, jakieś inne rozwiązania? Dla mnie byłoby to, mam nadzieję, że dla tych, którzy nas obserwują, byłoby też to interesujące usłyszenie takiej odpowiedzi. To może zacznijmy od rektora Krzysztofa teraz, w drugą stronę. Dziękuję bardzo. Tutaj padło wiele pytań, niektóre nie znalazły odpowiedzi. Może ja zacznę od odpowiedzi na pierwsze pytanie, które pan profesor Nowak zadał, mianowicie czego nauczyła nas pandemia. Pandemia nauczyła nas jednej ważnej rzeczy, mianowicie, że nie jesteśmy nieśmiertelni. To jest troszeczkę jak z człowiekiem, który miał wypadek samochodowy i potem zaczyna jeździć ostrożnie, dlatego że już wie, że coś mu się może stać. Pandemia nauczyła nas jeszcze jednej rzeczy, że pewnych problemów nie rozwiążemy lokalnie. My czekaliśmy na to, co się stanie w innych krajach, czy ktoś znajdzie szczepionkę, czy ktoś znajdzie lekarstwo. Czyli nauczyło nas, że współpraca, o której w kolejnym pytaniu była mowa, jest niezwykle ważna. Pytanie, czy współpraca między uczelniami medycznymi i niemedycznymi jest potrzebna? Ona jest konieczna absolutnie. Ja na swojej macierzystej uczelni na 16 wydziałach z 20 zidentyfikowałem zespoły, które działają na pograniczu medycyny i mechaniki, elektroniki, informatyki i tak dalej. Czy zajmują się tak zwaną inżynierią biomedyczną w kontakcie i we współpracy z ośrodkami medycznymi. Ta współpraca jest szalenie ważna, szalenie potrzebna. Tak jak już wspominałem, bez techniki, ale nie tylko techniki, na przykład bez matematyki, medycyna nie byłaby taka, jaka jest. Analizy matematyczne pozwalają na określenie pewnych reguł, które rządzą chociażby epidemiami, ich rozpowszechnianiem i tak dalej. Także zdecydowanie ta współpraca jest konieczna. Więcej powiem, jest konieczna także współpraca międzynarodowa. Jako przykład dam Państwu taki projekt wielki, który dotyczy walki z chorobą Alzheimera. W tej chwili ten projekt to jest ponad 2,5 tysiąca, jeśli dobrze pamiętam, ludzi nauki z bardzo wielu krajów z całego świata.
Tylko dzięki takiemu zjednoczeniu można zgromadzić chociażby tyle danych z wielu ośrodków, żeby potem na przykład metodami big data czy sztucznej inteligencji próbować znaleźć jakieś rozwiązanie do tej pory nierozwiązywalnego problemu, jak pomóc chorym z chorobą Alzheimera. A zatem współpraca, integracja to jest absolutna konieczność. To tyle. Ja bym tutaj jeszcze się upomniał o ekonomię. Jeszcze jak dołożymy ekonomię, to wtedy rzeczywiście ten sukces będzie zagwarantowany. Pan profesor, pan rektor Jan Łaszczyk. No więc wracaliśmy tutaj wielokrotnie do zagadnień związanych ze zmianą świadomości czy potrzebą budowania nowej świadomości, a więc do zagadnień wychowywania. Ja wiem, że nie najlepiej kojarzy się określenie dotyczące budowania tak zwanego nowego człowieka, czy też wychowywania nowego człowieka, ale jednak wydaje mi się, że procesy globalizacyjne i zagrożenia, a nawet niebezpieczeństwa, które stały się realnymi. Pandemia może jest jednym z przykładów tych niebezpieczeństw, groźnych niebezpieczeństw. Otóż te nasze doświadczenia doprowadziły do takiego stanu, w którym chyba dojrzewa myślenie takie, iż trzeba zmienić relacje człowiek-cywilizacja. Myśmy przyzwyczaili się do tego, że rozwiązania cywilizacyjne nas chronią, nas ludzi chronią. Jak zachorujemy, dostaniemy pigułkę albo zastrzyk. Inżynierowie zbudują coraz szybciej poruszające się środki transportu i tak dalej. Byliśmy i nadal po części jesteśmy chronieni przez właśnie wytwory cywilizacji albo też procesy tutaj zachodzące. Natomiast okazuje się, że ta cywilizacja jest na krawędzi i to człowiek musi teraz wziąć odpowiedzialność za to, co będzie. Zobaczcie Państwo, jak trudno jest, bo w ogóle zmiana postaw czy zmiana świadomości jest trudna. My jako kraj, na przykład jako społeczeństwo, chcielibyśmy na przykład przesunąć tę granicę, w której skończymy z wydobywaniem węgla. Jeszcze 5 lat może, jeszcze 10, bo do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale przecież przykładamy się tym samym do wzrostu tego groźnego skutku, który może nas spotkać. Myślę, że zaczynamy także dostrzegać i ten fakt, że nie zawsze musi być tak, że cywilizacja jest wieczna. Były takie, które dobrze się rozwijały i w pewnym momencie zniknęły. Także wskutek zapewne jakichś błędów, które spowodowane były wytworzonymi mechanizmami. Więc myślę, że powinniśmy więcej starań dokładać w kierunku właśnie ochrony ziemi, ochrony przyrody, ochrony nas, także naszej kondycji, o czym wspominał profesor wcześniej. Ja bym zrobił tylko, jeśli można, jeden komentarz. To znaczy, to pięknie powiedziałeś, Janku, o tej relacji cywilizacji z człowiekiem i kto jest ważny i czy ważniejszy. My dzisiaj, moim skromnym zdaniem, jesteśmy znacznie mądrzejsi niż jeszcze byliśmy lat temu 5 czy 10. Wydawało się, że te procesy, które zachodzą na świecie, są procesami nieodwracalnymi. Myślę tu na przykład o globalizacji, myślę tu na przykład o procesach integracyjnych różnego rodzaju, nie tylko w sensie takim państw, ale także społeczeństw, wewnątrz społeczeństw i tak dalej. I ta pandemia
z którą mamy do czynienia, pokazała, że wcale tak nie musi być. Wydawało się wtedy, że jeśli proces występuje, jest czynnikiem obiektywnym i właściwie trudno jest dyskutować, żeby takiemu procesowi zapobiegać, że to musi się zdarzyć, nie? Pojęcie wywodzące się z fizyki. Okazało się, że wcale tak nie musi być. Okazało się, że możemy, choć z utęsknieniem, tęsknimy za sobą, ale możemy żyć daleko od siebie, możemy posługiwać się elektroniką, online, prowadzić wykłady, prowadzić zajęcia, prowadzić rozmowy nawet z bliskimi, prawda? Czyli to wiele w ostatnich 2 czy 3 latach, a może nawet 5 latach uległo zmianie i należy się, to jest tylko komentarz, należy się rzeczywiście zastanowić nad tym, jakie to społeczeństwo ma być, jaka ma być rola człowieka, jak kształtować te relacje, o czym tutaj koledzy wcześniej mówili, człowiek, technika, może nie w sensie samych umiejętności, tylko jakiegoś głębszego sensu, no bo w sensie umiejętności to dzieci 3-letnie czy 4-letnie posługują się sprzętem elektronicznym znacznie lepiej niż 30 czy 40-latkowie. W związku z tym samo posługiwanie się z elektroniką, samo posługiwanie się sprzętem, cyfryzacją i tak dalej, sądzę, że ono nie jest niejako dane i jest, fakty te są znane. Natomiast w jaki sposób to wykorzystywać, w jaki sposób ma to służyć społeczeństwu, to jest już inna sprawa. Być może Staszek nam tutaj podpowie, pan ksiądz profesor Dziekoński. Na pewno pandemia pokazała wyraźnie wołanie o człowieka, obronę człowieka, obronę życia człowieka, że jest to zagadnienie bardzo istotne, ale równocześnie pokazała wołanie człowieka o człowieka, czyli domaganie się przez człowieka osoby bliskiej, z którą można wejść w relacje. Dzisiaj to nie padło, natomiast w kontekście pandemii trzeba przywołać problem, który stał się bardzo poważny, jego skala ciągle rośnie. To jest problem natury psychicznej, czy nawet psychiatrycznej, który dotyka, jeżeli globalnie spojrzymy, nie tylko Europę, nie tylko Polskę, nie tylko Europę, ale świat. Nie tak dawno miałem rozmowę z przedstawicielami Uniwersytetu na Florydzie, którzy właśnie zgłosili bardzo wyraźnie, że jedna z bardziej palących kwestii dzisiaj po COVID-zie, czy w ramach COVID-u, prawda, w ramach pandemii, to jest pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach ekonomicznie dobrych dla tych dzieci, młodzieży czy rodzin, ale równocześnie jest wołanie o pomoc, dlatego że psychicznie sobie nie radzą. W kontekście tych problemów chciałbym przywołać nasze działanie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, konkretnie spółki Ezra, w działania skoncentrowane na psychiatrii środowiskowej. Mniej więcej 9 lat temu, gdy powstał pomysł stworzenia takiej przestrzeni określanej jako psychiatria środowiskowa, wielu ludzi stało z boku tego pomysłu, prawda? Natomiast dzisiaj jest rzeczą oczywistą, że psychiatrię środowiskową trzeba ciągle rozbudowywać, bo tych potrzeb jest znacznie więcej. Nie dotyczy to tylko dzieci, młodzieży, ale również i dorosłych. Jeśli chodzi o współpracę między uczelniami, jak najbardziej tak, ale chciałbym zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, że ważna jest ta współpraca między uczelniami, ale ważne jest, żeby uczelnie współpracowały równocześnie z rynkiem pracy, żeby uczelnie równocześnie współpracowały z instytucjami, które zajmują się ochroną zdrowia, czy niosą po prostu szeroko pojętą pomoc społeczną. Dlaczego jest to tak bardzo ważne? Dlatego, że w tej współpracy dotykamy się niejako pierwszej linii frontu. Dotykamy się problemów czy zagadnień, które wręcz są palące w tej mini skali, prawda? A gdzieś w wielkim świecie nawet nauki mogą i wymiany naukowej mogą zaginąć. Jeżeli byśmy szukali pewnych rozwiązań, co robić, jak przyjąć sposób postępowania, jaki model wypracować, który by nas zabezpieczył jako ludzkość w kontekście pandemii, które mogą przyjść, jak Alojzy powiedziałeś, pewnie przyjdą, bo taki jest czas. Ja sądzę, że warto wrócić do takich 2 dokumentów papieża Franciszka. Do encykliki Laudato Si
która skoncentrowana jest na zrównoważonym rozwoju i do dokumentu w encykliki Fratelli Tutti, która zwraca uwagę na kwestie wszechstronnego braterstwa. Na przykładu papież Franciszek przywołuje taki fakt, że dzisiaj często posługujemy się pojęciem partner, myśląc o kimś, z kim współpracujemy, z kim żeśmy domówili cele, prawda, współpracy, z kim zamknęliśmy, moglibyśmy powiedzieć z punktu widzenia akademickiego, agendę badawczą. Natomiast coraz bardziej dzisiaj świat potrzebuje braterstwa, spojrzenia na drugiego człowieka jako bliźniego, który potrzebuje pomocy. W tym haśle powszechnego braterstwa kryje się na pewno potrzeba globalnej współpracy, łączenia potencjałów, rozpoznawania tych potencjałów naukowych w świecie i łączenia tych potencjałów dla wypracowania wspólnej wartości. Są kwestie, które łączą wszystkich. To jest pandemia, koronawirus, ale takich kwestii byśmy na pewno więcej znaleźli. Ale też są kwestie, problemy dotyczące poszczególnych społeczności. Wymiana myśli pozwoliłaby nam na bardziej konsekwentne i efektywne rozwiązywanie tych problematycznych kwestii. Zbliża się nasz czas ku końcowi i chciałbym, żebyśmy wszyscy przez chwilę, Staszek pięknie mówi, przez chwilę pomyśleli, kto mógłby w jakiś sposób sfinansować wszystkie te nasze marzenia i oczekiwania. Jakbyście widzieli też sposób finansowania, czy źródłem finansowania tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, poczynając od badań, poprzez sport, ochronę środowiska, ochronę zdrowia, czy to powinny być waszym zdaniem głównie źródła wywodzące się z budżetu, czy może jakieś inne propozycje i rozwiązania? Co wynika z panów profesorów doświadczeń? Ale po jednym zdaniu, bo już... Czekałem na to pytanie pana profesora Lejzego Nowaka, bo przecież jest wybitnym specjalistą w tym zakresie. Natomiast nie odpowiem bezpośrednio na to pytanie, natomiast chcę się powołać na nasze rozmowy, częste rozmowy i bardzo miłe rozmowy. I zgadzamy się zawsze z tym, że pieniądz, finansowanie to jest pochodna dobrego pomysłu i ludzi, którzy mają kompetencje i tworzą ten pomysł, prawda? Więc oczywiście źródła finansowania są ważne, jeżeli zabraknie... Pięknie ksiądz profesor wybrnął filozoficznie. Ale to połączenie jest potrzebne, by efektywnie wykorzystać to, co przyjdzie. To prosimy pana profesora. Jeśli myśleć w perspektywie krajowej, no to te pieniądze tak naprawdę gdzieś są, niezależnie od tego, jak one są ulokowane, czy w budżecie, czy u innych podmiotów. Idzie tutaj, ja się zgadzam z profesorem, że idzie tutaj raczej o pewien pomysł i gotowość do sterowania, tak, to nie jest dobre określenie. Natomiast w wymiarze globalnym, no to być może trzeba jakąś agencję specjalną uruchomić do tego. Pieniądze są, tylko trzeba je racjonalnie gospodarować. Pan profesor. Moim zdaniem głównym źródłem finansowania wszelkich działań, które dotyczą ochrony zdrowia, powinny być środki publiczne. A to z tego powodu... Głównym, co nie znaczy, że największym. Dlaczego? Dlatego, że są to środki w miarę stabilne, ale żeby prowadzić badania dotyczące medycyny, zazwyczaj są to badania bardzo długotrwałe, musimy mieć poczucie i gwarancję stabilności. To nie wyklucza poszukiwania oczywiście pieniędzy poza środkami publicznymi. No mamy wiele przedstawicielstw, przynajmniej firm globalnych w Polsce i tam też współpracy powinniśmy próbować. Pan profesor Artosz To znaczy ja króciutko po pierwsze potwierdzę i to, co powiedział Krzysztof, przede wszystkim środki publiczne. Poza tym zdecydowanie poprawa współpracy z tak zwanymi interesariuszami zewnętrznymi. Natomiast jeszcze jedną rzecz bym dodał, pewne działania ukierunkowane na niwelowanie ubóstwa i różnic społecznych i tu bym dodał, bardzo ważnym działaniem są tak zwane zmiany ukierunkowane na motywację. Nie chcę tego rozwijać, ale takie działania motywujące byłoby to jak najbardziej wskazane.
Jesteśmy tutaj, proszę Państwa, w pięknym Światowym Centrum Słuchu i myślę, że pan profesor Skarżyński jest takim przykładem osoby przedsiębiorczej, kreatywnej, dla którego pieniądze nie stanowią żadnej bariery, bo jednak centrum z roku na rok się bardzo, bardzo rozwija. Ja nie wiem, czy nie stanowią bariery, ale myślałem, że powiesz, że pokazuje łączenie, pewien mechanizm łączenia pieniędzy publicznych z pieniędzmi prywatnymi czy niepublicznymi. I rzeczywiście, co jest godne podkreślenia, to jest ciekawe, że mamy taką bardzo zbliżone opinię, że tutaj, gdzie także ochrona zdrowia była finansowana głównie ze środków prywatnych, nie zdało w pełni egzaminu. Myślę tutaj czy o Ameryce, czy o krajach anglosaskich, a przynajmniej w sytuacji pandemii, która się pojawiła. Czyli trzeba raczej myśleć w takich kategoriach właśnie łączenia tak. tych... Panie rektorze, już mamy minus 11 sekund wobec tego i już jest pan profesor Skarżyński, który na nas srogo patrzy. Wobec tego, żeby nie podpaść panu profesorowi jeszcze raz, żeby nas zaprosił za rok, to chcieliśmy łącznie z panem rektorem bardzo podziękować za ciekawy panel, za ciekawą wymianę myśli. A z nami był ksiądz profesor Stefan Ciekoński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pan profesor Jan Łaszczyk z Akademii Pedagogii Specjalnej, pan rektor Bartosz Molik, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie i pan rektor Krzysztof Zaręba, rektor Politechniki Warszawskiej. Serdecznie panom dziękujemy. Dziękujemy państwu i do zobaczenia. To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mampytanie@ifps.org.pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych, decyduje lekarz indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.